Moi kochani, i witajcie w części drugiej holu zakupowego, tym razem szmatki i kordonki. Chciałam Wam tak na szybko pokazać materiały, jakie zakupiłam do żadanic, woreczków, obrusów i różnych innych rzeczy. To jest wiadomo początek, no to jest droga sprawa, ale zawsze coś się będzie rozwijało. I mamy tak, czarne ze złotym wzorem. Tutaj nie wiem, czy widzicie, że to jest złoty wzór. Ja w ogóle w pracowni jestem. Pokażę Wam tak sekundę na przykład. O, ten kawałek. Pracownia. No. Mamy wzory ludowe na jasnym, ludowe na ciemnym, coś co przypomina jeans, kropki, takie ładne sercowe retro. Tutaj są podstawy do żadanic spółcienne. Tu mamy taki wzorek, mamy moro, na granatowym ludowe, serduszka, kwiateczki, jasne kwiateczki, retro niebieskie, takie ładne. Tutaj takie i czarny aksamit, który będzie potrzebny do działań magicznych innych. Natomiast mam jeszcze oczywiście rzeczy. Tu mam dwa szale. No, na Instagramie to na pewno widzieliście. Takie piękne, wełniane szale. To na zimę. I mamy tanki, które za moment będziemy... makatki, chusty, które będziemy wieszać. Jedną tą, ona jest z kołem astrologicznym. To ona jest dla mnie do... jak będzie urządzony studio, to będzie tłem. Natomiast mniejsze i krótsze, to zobaczycie, jak będziemy robić, jak wygląda nasza pracownia. Są takie mniejsze i krótsze. Także będziemy zaraz tankować. Po co jeszcze nożyczki i szpilki? Dobra, niech będą. Już nagrywamy. Słuchajcie, i kolejna sprawa. Mamy liczne koronki, jak widzicie tutaj w odcieniach szarości, w odcieniach beżu, różne wzorki. Mamy też takie trochę retro, jak gdyby. Tutaj są rzemyki do działań magicznych, dosyć potrzebne. Zaraz będziemy to też parcelować na kolory czakralne. Z takich ozdóbek materiałkowych kupiłyśmy takie, o proszę bardzo, gotowe wręcz sukienkowate materiały. Jeszcze tutaj reszta koronek i taśm. Taśmy są różniste. Mi się bardzo podoba ta sukienkowa taśma, która jest czystą sukienką po prostu. Była tylko w kolorze czarnym, ale tak. I tutaj mamy takie holo, super słoniki. To zobaczycie do czego. Taśma jasna. Taśmy takie trochę retro, ludowe. Tu są, jak to się nazywa? Lamówki. Lamówki. Sznurki złote, srebrne do działań magicznych. Proszę bardzo. Sznury do działań magicznych, żeby było śmieszniej również. I takie od bąbelkowe bąbelki. Także trochę tych taśm jest. To może się tak nie wydaje, słuchajcie, dużo. A tu jeszcze taki, zobaczcie, złoty sznurek fajny. Jeszcze mamy sznurki różnych kolorów do woreczków, igły, nici na tej zasadzie, tutaj tak. I to może się nie wydaje dużo, ale no wiecie, to nie są takie bardzo tanie rzeczy, po parę metrów kupiłyśmy, czasem po metrze, jak było coś droższe, to wiadomo. Także takie rzeczy również są magiczne. I zobaczcie, u nas w pracowni już dywan leży, także dzieje się, dzieje, zaraz się zadzieje więcej. Ale to na pewno zobaczycie w przyszłości. No, w kolejnym miejscu kolejne rzeczy. Próbuję Wam zrobić, żeby już dograć to wszystko, co chcę Wam pokazać z zakupów. Słuchajcie, w drogerii Lobo, bo u nas teraz już drogerii Lobo nie ma, polowałam na ten oksygen AA. Tak, wąchamy. Dlatego, że wycofali z Rossmana. W Hebe nie ma, a bardzo go lubię, bo to jest niby taki krem CC, ale dla mnie podkład idealny. Wziąłam medium beige i light beige i tutaj właśnie tak. Potem w drogerii Naturze, bo u nas też nie ma takie, żele pod prysznicem są bardzo tanie, ale powiem Wam, bardzo ładnie pachną. I jeden mam bławatkowy z drogerii Natura. To naprawdę za grosze mi wyszło za 50 zł to wszystko w sumie. Mam makowy,
Mam lotos, bardzo ładnie pachnie. Mam wiśnie. Mam, posiadam wegańskie mydło w płynie Natura Eco. Ekstrakt z żurawiny, olejek z drzewa herbacianego, też ładnie pachnie. I jeszcze wziąłam sobie ziajkę mydlaną. No takie słodkawe, olej z orzechów brazylijskich, makadamia. Co to jest karite, nie wiem, ale ładnie pachnie. Szukałam też odżywki jantar, mgiełki do włosów, bo jest bardzo fajne. W ogóle te jantara, czy wcierki, czy cokolwiek mogę polecić, bo są super. Jeszcze z wróżki dostałam, słuchajcie, mam termosik. Przyda się do szkoły z dziewczynką, ja z dziewczynkami bardzo. Gorgiuski uwielbiam. I mam ze z dziewczynką. Także superaście, można sobie zawiesić. Jest wieszadełko. I termosik na kawę do pracy jest. Także kolejna część zakupów tak wygląda. To wszystko poskładam, posklecam i teraz idę rozstawiać. Wiecie, że najgorsza sprawa to jest z rozstawianiem. Kot się fochnął tyłem. Koci tyłek. Najgorsza sprawa z rozstawianiem, bo poprzywozić łatwo, a potem trzeba poumieszczać gdzieś. O, dokładnie tak. Dzisiaj był dzień odbioru przesyłek i fanartów i prac na konkurs, więc tak z grubsza pokażę Wam, co tu się zadziało. Jeszcze widzę, że gdzieś wilka zgubiłam, bo był, ale to może jeszcze w międzyczasie znajdę w dużej torbie. Słuchajcie, bardzo ładna spinka do włosów z takimi wiszącymi koralikami. No piękna, prawda? Cudna. Świeczki rytualne, ale świecznik dodatkowy. Bardzo dobrze, bo on taki, słuchajcie, duży i gruby. Jest szansa, że nie popęka i że można będzie wygodnie faktycznie palić w nim świece, bo z tymi świecznikami to jest kiepsko, one bardzo mocno pękają. Także to tak. Tutaj wróżka dostałam, takie trzy zacne aniołki. Torba jasna, fajna. Z tyłu ma ekspresik. W środku... pokażę. W środku ma puste, na szczęście, sorry, że teraz mam zbliżenie, ale jedną ręką nie otworzę. W środku pusto, taki trochę kuferek to jest. O, taka, no bardzo ładna letnia, myślę, bo jasna. I słuchajcie, kiedyś powiedziałam, że uwielbiam tą odżywkę Hergon, dobrze zapakowana, nic się nie wylało. I któraś z Was kupiła właśnie bez spłukiwania tą Hergon, uwielbiam ją, kocham. Ja jeszcze w dalszej części filmu pokażę Wam, połączę to w jedno. Pokażę Wam zakupy, które zrobiłam kosmetyczne, ale Hergonu nie widziałam, nie było, nie kupiłam. No i dostałam taką super butelkę. Ja myślę, że jako, że jest to takie z wieszadełkiem i w ogóle i o, to mi się teraz do szkoły przyda, będę sobie brała picie po prostu. I trochę termosik. No i są fanarty, słuchajcie, od pani Ewy. Piękny fanart, który zawiśnie, nie wiem jeszcze gdzie, bo pomyślę, to jest akryl, nie wiem, czy się to oprawia jakoś, czy w coś wsadza, to będę musiała pomyśleć, albo sobie na internetach poszukać, ale tytuł jest Dusza, akryl, będę musiała wyciąć, adres był, no ale w każdym razie jest dusza, tegoroczna praca. Agata na konkurs przysłała... Agata, wiem, bo ona z tą papeterią tu zawsze przysłała pracę jednorożec w kółku. Ja nawet się boję jej... zobacz, konik w kółku. Tu mamy konika jednorożca, jest piękny. Jest całe ziołowe koło. Na razie to będzie tak stało, póki nie zrobię rozwinięcia tego konkursu. A potem sobie pomyślę, gdzie to sobie powieszę. Także naprawdę piękny. Dużo ziół, suszek. Będzie sobie wisiało, także tak. Tutaj jest, że Agata. Na konkurs to się staram pamiętać, bo to nie ma lekko. Jakieś suszki przycięłam, czekajcie, w takim pięknym pudle, pudło też. Ja jestem fanka pudeł. Najwięcej w tym domu pudeł. Kolejny fan art na konkurs to jest, tu sobie napisałam w środku. Tu mam napisane od kogo, ale nie pokażę. Taki cudny. Zobaczcie, jakie tu fajne takie skrapki. I kotek jest.
O, tak. Bardzo ładne pudełeczko z pięknym, pięknym i z kluczykiem. Piękne, prawda? Można je sobie postawić spokojnie i będzie tak ładnie, ładnie wyglądało. Superaste. I jeszcze coś było? A, no właśnie tego wilka miałam poszukać, bo słuchajcie, tu nie, tu jest jeszcze od Melisy ozdobiona podkowa. Będę się szarpała. Tu mam kartkę, że Melisa, żeby się nie pogubić. Nawet nie chcę jej tak mocno odbijać, ale to jest fest podkowa, słuchajcie, z kwiatkami. O, proszę bardzo, bardzo fajnie wygląda. I wilka nie mam. Znaczy muszę, taki piękny wilk był, taka piękna przypinka, ale wiecie co, ja tutaj z torbami latałam i musiałam go gdzieś przesiać. No nic, będę szukała, to jeszcze Wam pokażę. I wilk był właśnie przy księżycu. Hej ho, w bałaganie. Wiem, że lubicie hole z siaty, więc zaraz Wam pokażę kilka fajnych rzeczy. Sklep Teddy, sklep Action. I zaraz pewne sprawy będą szły do pracowni. I na przykład tak. Na pewno do żadanic i innych laleczek wudu, chudu, dudu. Ciężkie, ładne serducha. Bardzo mi się podobają. Pracownia. Ja sobie zakupiłam washi tape w etno stylu. Moja pracownia. Nie mogłam się oprzeć wisienkom. Znaczy Dorota mówi kup zaczek i wisienki. A sobie myślę, że jak sobie zrobię teraz z grupą żadańce, to taka wisienka, to będzie wisienka na torcie. Znaczy to są akurat czereśnie, nie? Na pewno to są czereśnie. No nie, no są wisienki. Wisienki chyba. Wisienki, kropka. Wisienki. Dobra, pracownia. Pajączki to będą do pudła dekoracja Halloween. Są bardzo fajne, bo są nie plastikowe, tylko welurowe. Taki welurowy pająk, słuchajcie. Spadnie na twarz. Dekoracja Halloween. Tutaj kupiłam na skrypty runiczne, oni mają te karticzki takie. Te kosztują chyba 3 zł. 7 zł, bo to są te grubsze, ale białe, a tu są cieńsze, ale żółte i one kosztują 3. A te są do notatek zaczepiste, duże i w linie. Proszę bardzo. Super, lubię te stery jego notatkowe rzeczy. Żadanice, słuchajcie. Żadanice i mam mietły. Fokusuje mi na mietłach, chociaż fokusuje. Są urocze, nieprawdaż? Takie mietły. Urocze. Trochę sztuków tego wziąłam. Pracownia. Będę robiła żadanice, to zawsze jakaś poważniejsza może mietły dostać. Kolejna washi tape jest z takimi niby znaczkami. Albo to są po prostu, nie no, washi tape ze znaczkami. Super jest. Nawet nie jest taka cienka. Nie? Nie. A nie fokusuje, ale... O, także fajne. To tu. Tu mam naklejki, ja muszę w ogóle do pracowni wynieść te pudła, może dzisiaj to zrobię, bo jak nie dzisiaj, to kiedy? Z tymi wszystkimi naklejkami, żeby było śmieszniej. Bo takie właśnie tutaj, jakby włożył kaboszony albo zalał jakąś tą, to się nazywa jakoś masa, to bardzo fajne kaboszony do ksiąg są. Więc to będzie pracownia, aczkolwiek później będzie pracownia. Żadanice i podarunki dla żadanic w postaci korali, koralików, przyczepek, przywieszek. Trotowarkę 0%, żeby nie było. Zero. Dużo różnych potrzebnych wstążeczków. Zacznie się sezon świąteczny, to wiecie co się zacznie, się wydam, więc złotą. Bardzo ładne sobie kupiłyśmy decoration, to jest Dorota sobie kupiła taką decoration, a ja sobie kupiłam taką decoration. Uwielbiam słoneczniki i chyba te słoneczniki Azalisz na wizji postawię. Teraz żałuję, że nie wzięłam trzeciej decoration, która by na ołtarzu stała. Nie da rady. No nie da rady. Już po prostu nie można mieć wszystkiego. Także tak. To jest na górę. Na górę jest to, bo będziemy dekorować. Tak. Po czym wtedy były jeszcze naklejki i ja je bardzo lubię, bo już nie miałam. Są takie retro vintage vintage. Zawsze biorę po kilka, bo potem mi szkoda kleić. A jak mam dwie, to mi nie szkoda kleić. Jak filozofia. Tak.
Tutaj z racji tego, że jest jesień, to już mam zimowe coś, bo niedługo będzie zmiana ołtarza. Znaczy po Samhain, na grudzień. Czerwone będzie ładnie wyglądać, myślę, na wizji, prawda? Dobrze. Mi się wydaje, że tak, obkręci się światełkiem. Myślę, że będzie, a to idzie do pudła. Mam mnóstwo koronek, mam czarną koronkę, białą koronkę i wiesz, że się musiałam wrócić po gumkę, bo się zapomniały jej wziąć. Gumki? Ja się wracałam po gumkę. Tak? No, no tak, bo mi się przypomniała. O, nie kupiłyśmy ten i się wracałam. Bo będziemy robić sobie maseczkę na twarz. Jak muszę mieć twarz zakrytą, żeby nie mieć mandatu, to będę miała zakrytą koronką. Powodzenia. Wirus tak samo przeleje jak przez wszystko inne. Tutaj mam do robienia tych boginki i Boga. Dwa filce. To na dwie starczą akurat. Tak mi się wydaje, jak się wykroi pracownia. Tu akszonowskie obrusy, ten jest bardzo ładny. A ten już jest świąteczny, bo jak będzie ołtarz czerwonym, trzeba podbić. Tak, już święta. O, takie koszyki. Podłeczka właśnie. No, takie koszyki wzięłam do naklejek, a w koszyku jeszcze jest dużo. Już wyciągam, czekajcie. Wstążki. Wstążki, kwiatki, jeszcze takie naklejki, jeszcze pomarańczowe te, cinnamon and apple i jeszcze mam taki kolor wstążek, który jest kwiatki. Nie ma, nie ma kwiatków. Są kwiatki. Niebieskie, maryjkowe, no bo boginka, tak? Także tak. Aha, jeszcze tutaj dwa zeszyty, z których jeden idzie na prezent, a drugi idzie dla mnie, także. Także tak. Słuchajcie, stało się. Jesteśmy w lesie na grzybach. Ja będę teraz. Jestem umalowana, bo kawa z wróżką była. I tak sobie krążę. Zobaczymy może, co znajdziemy jakiego grzyba do jajecznicy. Jajka w domu są, ale pogoda jest piękna, cieplutko, fajnie. Także można chodzić i zwiedzać. Także grzybobranie. Proszę bardzo, ja pierwszego grzyba znalazłam, a tutaj o, jaki duży następny, super, super ładny. Będę go wyrywać. A zobaczcie, jaki kolejny piękny okaz. Piękny. Wołam Dorotę, chodź, chodź, zdjęcie zrobić, chodź, chodź. Dorota w krzaczorach. Trochę w krzaczorach siedzimy, jak widać. Nie, jeden, ale duży, ładny. Superasty do zdjęcia. Mamy kolejnego delikwenta. Wykopać do domu. Zobaczcie, jakie piękne trawy. Rewelacja. Co, trzeba do wyśnięcia mieć takie przytrawy? Mogłabym mieć, spokojnie. No. Trzeba takie trawy kupić. Gdzie kupować? Tu mam jakieś coś, przecinkę. Chciałem zobaczyć, może też jakie grzyby będą, bo już z pająkami nawalczyłyśmy. Wystarczy. A tu jakie piękności grzybowe. Świat natury ładny jest. Cichy, spokojny las. A teraz słuchajcie, creepy moment. Chata w środku lasu. Dziwnie szumią drzewa. Muchy. Bardzo się już rozwaliła. A miała piękną studnię tam z drugiej strony. I to zobaczę, właśnie tak szukam grzybów. Ale rozwalona w piorun. Bo kiedyś to jeszcze cała stała i tylko się do środka przez okna zaglądało. A i pożary i wszystko pewnie. Nie fajnie. Studnia zarosła? Nie, jestem.
Może to wszystko było zamknięte, dziś w tym roku rozwalone. Update starej chaty. Update stary. Nie? No nie, no taka trochę drewna, trochę studnie miała. Jakaś komórka. Tam jest studnia. No. Rozwalają się rzeczy, nie? Jak się o nie nie dba. Z tą chatą jak z miłością. Jak się o nią nie dba, to się tak rozwali. Dobra, idziemy szukać dalej grzybów. Tak jakoś. A to ludzie zasadzili to drzewko. Bo to jest takie ozdobne, nie? A tam studnia jest. Tu jak ci chłopaki z Urbex. Mam kano i tak. A. Szukają różnych. Ze studnią należy się, słuchajcie, przywitać. Powiedzieć jej dzień dobry. I... O, wyschnięta. Ale głęboka. Cholera. Bardzo głęboka. No co, i wycinkę zrobili. Piń został. Poobrzynali co mogli, a reszta do ziemi pójdzie. My już na ścieżkę wychodzimy, bo już z pająkami nie będziemy walczyć. Znalazłyśmy ściankę w środku lasu. Z tej strony takie bale, ale naprawdę piękne. A z tej strony taka ścianka. Proszę bardzo. Można zrobić urocze zdjęcie. No i proszę zobaczyć, jakie jest cudowne tło do zdjęć, prawda? Rewelacja. Piękne drewno, pięknie poukładane. Super. Zaraz mi Dorota zrobi jakieś fajne zdjęcie. A tutaj mamy piękną słoneczną stronę. Gdzie oczywiście człowiek dostanie po oczach i nawet chyba będzie bardziej prześwietlone. Ale... I etap pierwszy. Grzyby do domu przytargane. Zaraz się będzie działo obieranie, czyszczenie. No, zobaczymy. Iluminator. Dorota ma nową zabawkę. O, nie masz, jest, masz. To jest służbowa zabawka. Brother. My mamy dużo rzeczy. Oni powinni nam płacić. Tak. Grube pieniądzory. To jest nasze małe maleństwa. Tu się będą szyły dla was niektóre rzeczy. Może nie bezpośrednio, ale poniekąd. Pokątnie. Kątnie? Tak jest. Styropian zostawiamy? Styropian niekoniecznie. No, też tak. Styropian możemy wywalić. Maszyna fajną ma tutaj tą stópeczkę taką wyciąganą. Gdybyś chciała coś podkładać, to sobie robisz naokoło, nie musisz combination. Nóżka jest wyłączona. Dla mnie po prostu jest, wygląda jak maszyna do szycia. No tak. No dla mnie też jak maszyna do szycia. Nie znam. Szpuleczki, sreczki, to piździeczki, podziałeczki i takie tam cofanie, obcinanie, zmiana stopek i... Trochę bałaganu zrobiłam, przyszłam i już sprzątam. O. Stopeczka taka malutka. Nóż. Mam nadzieję, że będziesz ostry. No i proszę, proszę, co zostało do mnie dostarczone przez Edytę. Po prostu z Podlasia Marcinek. Zaraz połowy nie będzie, ale możemy się ponapawać przez sekundę chociaż.